Siemaneczko, dzień dobry, dzień dobry. Ach, już nie mogłem się doczekać. O, nowe wiadomości. Nie mogłem się doczekać kontynuacji serii. Dużo się dzieje ostatnio, no bo początek roku szkolnego i tak dalej. Więc nie powiem, nie jest lekko. Ale staram się utrzymać ciągłość na kanale. Jest wyjście tu. Chyba mogłem go umyć, no ale trudno. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodne. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Witaj, witaj. Mamy nową misję tu. Wybój terminal. Wspólna szafka. A, coś tu mamy. Porzucony ładunek jest w wspólnej szafce? Zatem tutaj nie powinien dotrzeć właśnie? Zobaczmy. Realizuj. No, jeszcze coś do oddania mieliśmy. Myślałem, że wszystko oddałem. Albo się nie zapisało coś, nie wiem. Nieważne. Jak leci Sam? Jesteśmy naprawdę wdzięczni, że tyle z siebie dajesz. No, wędzel stołeczny, czyli ta paczka była tutaj. Ciekawe. Najtrudniej będzie zdobyć 5 gwiazdek w tych wiatrakach, nie? Bo tam trzeba przez góry przejść. O, ten też nie ma jeszcze 5 gwiazdek. Bym przysiągł, że już miał. Wielki tragarz. Tu posłańca. Udało ci się osiągnąć ocenę 10 w Bridgelinku. Możesz teraz zawierać umowy z plotu z innymi graczami. Możesz także wysyłać kooperacyjne zlecenia na ulepszenia, prosząc innych graczy o przekazywanie materiału dla twoich obiektów. Czas, przez jaki możesz wysyłać lajki, wydłużono do 5 sekund. Do zobaczenia, bracie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Patrzę na tą trajkę. Nie wiem, czy nie wyślę jej do garażu jeszcze na chwilę. A, tu garaż dostępny. Dobra, to gdzie indziej. Przyjmij zlecenie. Czyli to jakbyśmy zanieśli, tam dosłownie ogoneczek piątej gwiazdki brakuje, to pewnie byśmy już wbili. To jest gdzieś dalej, to jeszcze dalej. Dobierzemy to. Przyjmij zlecenia. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest do... do tego punktu. Tych zadań dodatkowych, albo spadek porzucony. Aktualne dane przesyłki. Odbierz materiał, wspólna szafka. A w ogóle jak się nazywa ta stacja? Też głupi jestem, mogłem sprawdzić, nie?
sam. Masz teraz możliwość ulepszania obiektów. Pomyśl nad tym, jeżeli często z jakiegoś korzystasz. Proszenie o pomoc przy ulepszeniach. Możesz prosić innych graczy o pomoc przy ulepszeniach dowolnych wybudowanych przez siebie obiektów. Jeśli to zrobisz, obiekt taki będzie oznaczony ikoną taką, dzięki czemu z większym prawdopodobieństwem zostanie udostępniony innym graczom, którzy otrzymują dodatkowe lajki, jeśli odpowiedzą na twoją prośbę, przekazując materiały. Spoko. My musimy to dostarczyć. To jest stacja na zachód od węzła. Wspólna szafka. Stacja na zachód. Czyli na przykład to moglibyśmy dostarczyć. To też. No to bierzemy. Trochę na trajkę przerzucimy, nie? Mogłem od razu na trajkę wrzucić, nie pomyślałem. No i dobra. Zatwierdź. Jedziemy. Do stacji na zachód od węzła. Znowu przez teren tych wynurzonych będzie trzeba przejechać. Ciekawe, czy nie wpakuje w jakąś kabałę. Ostatnio montując filmik, bo byłem przekonany, że jakoś z nienacka mnie złapał wynurzone, a ja tam wjechałem prosto w jednego. To jest w ogóle ciekawe, jak zupełnie inny punkt widzenia się ma grając w coś, a oglądając to tak jakby z boku, nie? To już kilkukrotnie mi się zdarzyło zauważyć, jak coś później renderowałem, że Boże, jak ja mogłem tego nie zauważyć? No, jedź, jedź. O, można po drabinie przejechać. Takie oczywiste, tak jak właśnie z tym wynurzonym. Już tam akurat miałem mało czasu na reakcję, ale w czasie nagrywania to w ogóle tego nie zauważyłem, że wjechałem. Ja myślałem, że mnie po prostu złapał. Zaczyna się. Temporal. No i wynurzenie. Debut. Przejechałem pod pępowiną. To jest kolejny. Gonimy. Ogólnie bym wjechał, gdyby nie wynurzenie, to bym przejechał sobie tu na skróty przez wodę. No ale trochę nie chcę ryzykować. Sobie żywicę. Teraz jesteśmy bezpieczni. Tam co za paczka? Węzeł portowy.
Dobra, trzeba się przebić tutaj przez wodę. Oj, kamień. Ile live można było rozdać? Że tutaj nie wjedziemy trajko. Nie pamiętam. Chyba wszystko tu było, tak? Dawaj na plery. Ładunek zgodny. Dziękuję. Ładunki przewożone pojazdami można zostawiać w terminalnych dostach bez koniecznego rozładowania. Aby to zrobić, wystarczy się znaleźć blisko terminalu. No tak, tylko tym trajką nie mogę tu wjechać. Dostarczam ładunek. Wjechać mogę tylko tam, gdzie są te garaże i kwatery. Dzięki Sam. Wyrobiłeś się. No szybciutko poszło. A tu jest 5 gwiazdek, a tam pokazywało, że nie ma. Zostałem oszukany. Niepotrzebnie straciliśmy czas. No ale cóż. Na pewno im się przyda. Fajne to jest, jak rysuję po tej mapie, gdzie byliśmy, jak kursowaliśmy. Wrażenie, że więcej lajków dostajemy. Szerokiej drogi, Sam. Uważaj na siebie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej... Jeszcze oddamy to, co tu jest. Nie, to zlecenia, moment. Chciałem zrealizować, ale bym się pomylił. Dostarczam ładunek. Zobaczmy, jakie mamy tu zlecenie. Czyli tutaj jednak jest 5 gwiazdek. To tego nie robimy. Bo tam na pewno trzeba pójść. Tam też. I tu chyba mamy już 5 gwiazdek. Zaraz sprawdzimy. Ale na farmę wiatrową na pewno trzeba się dostać. Myślę, że weźmiemy to. Już mogę... A, czyli jest w zasięgu. No dobra.
Luj. Dużo tego. Dobra. Zatwierdź. Bierzemy misję skierowane na farmę wiatrową. Zlecenie przydzielone. 50 kilo na plecach. Możemy jeszcze coś wziąć. Węzeł stołeczny. Też. O Boże. Wszystko do stolicy. Farma wiatrowa jest. Duży ładunek, ale spróbujmy, że się nie przeciążę. No dobra. Siedemdziesiąt kilo. Jak dożyczymy później to, co jest na trajce, to będzie ponad stówka, więc lekko nie będzie. Nie przebicie. O, mogę? Nie mogę. Teraz tak, musimy jechać tam gdzieś. Tu mamy węzeł portowy, tak? Tak. A tu farma wiatrowa. Ciekawe, czy ktoś patrzy. Jedziemy przez teren mułów. Niestety nie biorę. O, ten pora. Ale się wpakowałem. Ten przesmyk jest bardziej tamtą stroną. Trzeba zawrócić. Zjechać na dół. Mam radę zjechać ten? To warto było spróbować, nie? O, ten. O, niszczę paczki. Oho. Dość wcześnie. No fajnie. Kolejny. Muszę wyjechać stąd.
Ale te tereny wynurzone wcale nie są jakieś duże. Szczególnie jak się na pralce jedzie. Tam. Zobaczmy sobie mapę. A, tu musimy jeszcze kawałek pojechać i tędy się przebić. No i pod warunkiem, że się nie pasujesz prosto wynurzonego, nie? Dobra, zobaczmy jak daleko Trajkun zajdzie. Do góry. Zapasowe paliwo farma wiatrowa. Aż się prosi, żeby wziąć. Nie było, że później będę tego żałował. Dobra, dalej z buta. Coś mam przeczucie, że się nieźle zegnę pod tym. 140 kilo, no nie ma szans. Teraz tak, to... To... I to... Mogę przerzucić na motocykl. Dalej mało. Dwa worki z krwią. No i to też mogę na motocykl. I teraz się modlić, że pójdę. A bo tu wiatr jest w ogóle. Dzięki za pomoc. No nie wiem, czy bym tu jeszcze nie dojechał, Trajko. O Jezu, ten teren to jest okropny. Wjechał do dużych obiektów. No wszystko fajnie, tylko nie mam... limit ten, ciężaru mam wyczerpany. Nie wrzucę tego już na plecy. Tak jest ciężko w ciul. Drabinkę zostawioną przez kogoś? Dobrze, dobrze. Jeżeli się nie przewrócę, to nawet dam mu lajka. A jak to się czuje na padzie? To znaczy. A, to nie link. Znaczy w sumie linka. Zabierz linkę, nie chcę zabrać linki, złap linkę. O.
ślinę. Ile się dało, tyle się dało. Idziemy dalej. Ojej, ciężko, ciężko. Tam kolejna co... A, drabina tym razem zostawię. Dobrze. Dobrze. Na drabinę. A. Będzie tak. Myślałem, że będzie można normalnie złapać. Teraz pytanie. Tędy czy tędy? Żadna z tych stron nie jest do końca bezpieczna. Biorąc pod uwagę, że temporal mamy. Sięgnie ta lina do dołu? Dobra, tu jeszcze wynurzonych nie ma. Ale za chwilę będą. Sobie na razie wypijmy monsterka, póki nożymy. Wróćmy kondycję. No idziemy. Postaram się jednak przekraść. Nie chcę się z nimi bić. Ćwiczyć oddech mógłby. To jest stresujące. Mimo że już wiemy jak z nimi walczyć, to i tak to jest stresujące jak się przekradać. Gdzieś tam się czai za mną. Teraz powinniśmy wyjść z tego terenu, ale to jeszcze kawałeczek. O, bliziutko coś jest. O,
Wariuje, bliziutko jest. O, uspokaja się. Częstotliwość tego majtania się, tej antenki też wskazuje, jak blisko jesteśmy, nie trzeba się rozglądać. No już prawie na miejscu, już bym mógł darować sobie. Dobra, koniec. Udało się. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodne. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek skończony. O, panie! Dziękuję. Nie wiem, jak to jest oglądać coś takiego, ale jak się gra i trzeba się przemknąć koło nich, to są emocje. No, Hideo Kojima tutaj. Rozumiem, czemu jego gry są tak wysoko cenione. Dobra. Czas na lajeczki. Dostarczam ładunek. Hej, miło cię widzieć. Nie do wiary, że jeden facet może tyle unieść. No nie, 125 kilo. Unieś jak unieś, ale przenieś taki kawał. I pół kilometra. O, nie. Więcej metali możemy mieć. Więcej lajków byś dała. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Coś do przetworzenia nam pozostało. Nie, zostawiliśmy te zużyte na... O, możemy kryształy pozostawić. O, ale zostawimy. Całe 36. Za zlecenie tu mają. Do centrum dystrybucji. Stołecznego. Do stacji na zachód. Dopiero co wam te metale przyniosłem, już oddajecie. I do Lundensa. Ale Lundensa mamy na maksa. Za twój wkład.
Co nie mamy na maksa? A nie, Lundesa nie mamy na maksa. Stołecznego mamy. Stacja na zachód. Lundensa tam ogoneczka brakuje. Tutaj też brakuje. Ten muzyk mnie interesuje. Musimy się tu dostać. Może w następnym odcinku właśnie tam pójdziemy. To by było niegłupie. Zobaczymy. Może trzeba odkryć tego muzyka. Nikiston, węzeł stołeczny. Naprawdę jesteś wielkim dostawcą. Hej, Sam. Niezły siebie gość, wiesz? Dostarczasz ładunki całkiem sam, scalasz rozprutą Amerykę. W sumie wcale się nie dziwię, że dajesz radę. Jesteś w końcu repatriantem i członkiem Bridges. Przechodzisz jednak samego siebie. Widocznie coś w sobie masz. Może ma to jakiś związek z więzią łączącą cię z prezydent i Amelie. No nie wiem, co to takiego, ale cokolwiek to jest, ocali świat. To jest pewne. George Barton. Koniec ze środkami nootropowymi. Hej Sam, czy tylko mi się wydaje, czy od czasu twojej pierwszej wizyty nieźle się tu ożywiło? Sprawdzam ostatnio stan ekipy i wygląda na to, że wszyscy są zdrowi na ciele i umyśle. Dawniej chodziliśmy wkurzeni, kłóciliśmy się o największe bzdury. Teraz wszyscy są uśmiechnięci, ściskają sobie dłonie, klepią po plecach, a nawet rozdają uściski. Co najlepsze, mamy spokój ducha. I wiesz co? Dzięki temu chyba bierzemy mniej środków nootropowych. Może nawet nasze ciała same produkują więcej oksy. Tak więc dzień całkowitego odstawienia nootropów może być tuż, tuż. To wszystko twoja zasługa, Sam. Jesteś naszym bohaterem. Dałeś nam nadzieję. Ojej. Jak miło. A, tu porady tylko. No dobra, to na ten moment byśmy zakończyli ten odcinek. Z tego miejsca serdecznie zapraszam was na następne. Dziękuję też za, jak na mój kanał, dość wysoką oglądalność. I... do zobaczenia. Cześć.